Jest czwartek, 19 marca. Uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Szukanie i znalezienie Jezusa. Tak można by podsumować dzisiejszy tekst Ewangelii. Wsłuchaj się w rozterki Maryi i Józefa przez 3 dni szukających młodego Jezusa. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im poddany. Rodzice Jezusa nie zauważyli Jego nieobecności wśród tłumu pielgrzymów. Nam także zdarza się w rozgardiaszu codzienności przeoczyć Boga. Możemy Go nie dosłyszeć, zwłaszcza gdy składa jakąś istotną propozycję. Jaką ważną rzecz masz do zrobienia dzisiaj lub w najbliższym czasie? Czy ten zamiar może pochodzić od Boga? Jeśli tak, przyjrzyj się szczególnie myślom, które niczym tłum rozproszeń zdają się odciągać cię od tego zadania.
Maryja z wyrzutem zwróciła się do odnalezionego syna. Nie wszystko jeszcze rozumiała. Może i w tobie są jakieś wątpliwości. Borykasz się z różnymi sprawami. Może trudno ci pogodzić się z sytuacją, w której teraz jesteś. Szukasz jakiegoś wyjścia i mimowolnie pytasz: Boże, pomóż. Gdzie jesteś? Powiedz mu o tym. Nie obawiaj się wyrazić przed nim tego, co czujesz, czego nie wiesz. Jezus spokojnie odpowiedział matce: Był tam, gdzie powinien być. Może to także odpowiedź dla ciebie? On jest teraz tam, gdzie jego miejsce, a więc przy tobie. Szukanie Jezusa sprowadza się przede wszystkim do odkrywania go w sobie. Wówczas będziesz mógł pomóc na tej drodze również innym szukającym. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im poddany. W dniu poświęconym świętemu Józefowi poproś go o wsparcie. Tak jak wcześniej opiekował się Jezusem, niech teraz towarzyszy ci w nieustannym odnajdywaniu go, zwłaszcza gdy tego szczególnie potrzebujesz.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.